6 października wspominamy świętą Marię Franciszkę od pięciu ran Pana Jezusa, dziewicę. Anna Maria Gallo urodziła się w Neapolu 25 marca 1715 roku z małżeństwa kupca Franciszka Galli i Barbary Basinsin. Jeszcze przed jej narodzeniem dwóch ludzi przewidziało jej świętość. Byli to Franciszkanin, święty Jan Józef od Krzyża i święty Franciszek de Geronimo. Jej ojciec był człowiekiem chciwym i porywczym. Matka z kolei odznaczała się szczególną pobożnością i cierpliwością, zwłaszcza wobec męża, który nękał ją i jej córkę. Anna Maria nierzadko z rozkazu ojca pracowała do całkowitego niemal wyczerpania sił. W wieku 7 lat przyjęła pierwszą komunię świętą i od tamtego czasu każdego dnia, z nielicznymi wyjątkami, przystępowała do stołu pańskiego. Już jako mała dziewczynka marzyła, by nazywano ją Santarella. Kiedy miała 16 lat, ojciec próbował zmusić ją do małżeństwa z bogatym młodzieńcem. Anna Maria jednak odmówiła i 8 września 1731 roku wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka, do klasztoru świętego Piotra z Alcantary. Tam przyjęła imię Marii Franciszki od pięciu ran Pana Jezusa. Był to wyraz jej nabożeństwa do Maryi, świętego Franciszka i męki Chrystusa Pana. Była stygmatyczką. W jej ciele odnawiały się bolesne rany, które znikały jednak w czasie modlitwy. Szczególnej boleści doświadczała w piątki, zwłaszcza w piątki Wielkiego Postu, kiedy to przeżywała w swoim ciele mękę Chrystusa. Maria Franciszka cierpiała nie tylko z powodu ran w ciele, ale także za przyczyną licznych aktów pokuty, które nakładała na nią rodzina, współsiostry, a nawet spowiednicy, którzy w ten sposób chcieli wystawić na próbę jej świętość. Sama też nakładała na siebie dodatkowe umartwienia, ostre posty, noszenie włosienicy pod ubraniem. Zyskała sławę jako doradczyni oraz kierowniczka duchowa kapłanów, sióstr zakonnych i pobożnych osób świeckich. Ostatnie 38 lat życia spędziła jako pustelnica w domu ojca Jana Pesiriego, swojego kierownika duchowego. Podobnie jak święty Franciszek, szczególną czcią otaczała Dzieciątko Jezus i Eucharystię, a także Maryję Dziewicę. Miała dar prorokowania i wizji mistycznych. Maria Franciszka zmarła w opinii świętości 6 października 1791 roku w Neapolu. Pochowano ją w kościele jej zgromadzenia zakonnego pod wezwaniem świętego Łukasza del Monte, gdzie znajduje się też ciało świętego Jana Józefa od Krzyża. W jej pogrzebie uczestniczył wielki tłum wiernych, którzy, chcąc zdobyć relikwie za wszelką cenę, przypuścili szturm na kondukt pogrzebowy. Do interwencji zmuszony został korpus Straży Królewskiej. Za wstawiennictwem zmarłej miało się dziać wiele cudów. W jej parafialnym kościele do dziś stoi krzesło, na którym siadają kobiety pragnące potomstwa. Beatyfikował ją papież Grzegorz XVI w roku 1808, a kanonizował Pius IX 29 czerwca 1867 roku. Święta Maria Franciszka jest współpatronką Neapolu. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Marii Franciszki, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.